Piękny niedzielny poranek. Znajdujemy się w górach i spróbujemy przećwiczyć budowę jamyśli. Oczywiście symulujemy sytuację, w której znajdujemy się powyżej linii drzew i nie mamy możliwości budowy innego schronienia. Wsypałem wstępnie Quincy. Trochę się przede wszystkim spociłem. Zaraz odpocznę 15-20 minut. Spróbuję trochę podsuszyć ubrania. Posypanie tej ilości śniegu zajęło mi dokładnie 35 minut. W sumie nie najgorszy czas. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, na jakiej pokrywie śniegu działamy, nie? Wszystkie źródła, które znalazłem na temat budowy Quincy, odczekać około 90 minut przed rozpoczęciem drążenia otworu. Zakładając jednak, że ma być to schronienie zurkolowe, odczekiwanie takiego odcinka czasu może być niemożliwe. Dlatego lepiej przystąpić do drążenia najszybciej jak się da. Wiatr na chwilę ustał. Miła odmiana. Mam przygotowane gałązki, wezmę odcinki około 25-30 cm długości, powtykam je na całej powierzchni naszego Quincy. To mi pozwoli wiedzieć, kiedy przestać drążyć otwór. Jak zobaczę od wewnątrz wystające gałązki, to znaczy, że ściana już ma grubość około 25-30 cm i należy przestać drążyć w tym miejscu. To ma zapewnić stabilność całej konstrukcji. Wiatr wieje z tamtej strony, dlatego wejście będzie w tym miejscu. Zaczynamy drążenie. Od początku budowy do tego momentu minęła dokładnie godzina. Rozpocząłem drążenie, tak jak mówiłem, nie dając tej konstrukcji czasu, aby się uleżała, aby ten śnieg związał. No i zaczyna mi tutaj powoli ta konstrukcja pracować. Słyszę jakieś dziwne ruchy w momencie, jak wybieram ten śnieg. Więc jednak odczekam jakieś pół godziny i zacznę drążyć dalej.
Istotnym elementem wyposażenia spółwalowego jest jakiś rodzaj panelu sygnalizacyjnego, czyli coś w jaskrawym kolorze, które pozwoli czy to sygnalizować, czy oznaczyć jakieś miejsce, szczególnie zimą, szczególnie w takich warunkach, gdzie nasze schronienie może zostać szybko zasypane. Oznakowanie w taki sposób może być jedyną szansą, jedyną nadzieją, że będziemy w stanie do niego wrócić. Nadal czekam, aż śnieg się ze sobą zwiąże. Czekam już mniej więcej pół godziny. Tak, już pół godziny, poczekam jeszcze chwilę. Natomiast już na tyle wydrążyłem, że już jestem w stanie się schować przed tym mrożącym wiatrem. Więc mimo, że ta jama nie jest skończona, nie jest nawet wykonana w 1/4, to już mogę się schować, już mam osłonę przed wiatrem. Także już zaczyna spełniać swoje role. Poczekamy jeszcze chwilę i będziemy drążyć dalej. Zaczynam wycinać od góry. I ważne jest to, aby starać się zachować sklepienie w kształcie łuku, półokrągłe. Takie sklepienie powinno mieć największą wytrzymałość. Tutaj wybiłem otwór wentylacyjny, który jest konieczny w tego typu schronieniach. Ja użyłem akurat nogi od statywu, ale wiadomo, można użyć gałęzi, czegokolwiek. Ważne, żeby zapewnić wentylację, inaczej będziemy mieli bardzo dużą kondensację pary wodnej w środku. Cały etap wybierania śniegu jest dosyć męczący, ale zaraz nasze schronienie powinno być gotowe. Została końcóweczka, jeszcze jakieś 20-30 cm i zmieszczę całą karimatę do środka i schronienie będzie można uznać za ukończone. Okej, nasze schronienie jest gotowe. Zajęło mi to od początku do tego momentu 2 godziny 45 minut. 2 godziny 45 minut mając łopatę, czyli sprzęt konieczny do wykonania takiego schronienia. No, można ewentualnie łopatę zastąpić rakietą śnieżną. Gdybym nie filmował całego procesu, to pewnie bym skrócił ten czas o jakieś pół godziny. Czyli powiedzmy 2 godziny, 2 godziny 15 minut takie schronienie byłoby gotowe. Jak widzicie, wnętrze jest dosyć przytulne, wyciszone. Nie jest tu bardzo klaustrofobicznie, zrobiłem to dosyć obszernie. Już widzę, że zrobiłem dosyć grube ściany, bo udało mi się wybrać bardzo dużo śniegu, a praktycznie w żadnym miejscu nie doszedłem do tych gałązek, które powbijałem. Wnioski jak na razie są takie, że no, dosyć się spociłem w trakcie tego procesu, więc nie wiem, jak to wpłynie na noc spędzoną w takim schronieniu, jeśli nie uda mi się podsuszyć ubrań. Co prawda mam jeszcze dużo czasu, żeby się wysuszyć. Zobaczymy. Teraz trzeba coś przekąsić, odpocząć, a po zmroku zobaczymy, jaka będzie różnica w temperaturach wewnątrz schronieniu i na zewnątrz. Nasza profesjonalna aparatura pomiarowa wskazuje, że w tej chwili jest
jakieś minus 4, minus 5 stopni Celsjusza, no, bez czynnika chłodzącego wiatru. No, bo przy tym wietrze myślę, że temperatura odczuwalna będzie około minus 10, minus 15 w porywach. Dobra, zmierzyliśmy temperaturę na zewnątrz. To jest około minus 4 stopni. Wchodzimy do środka, zamykamy drzwi, zapalamy świeczkę i zobaczymy, co się stanie. Łopatę mam przygotowaną wewnątrz, zaraz przy wejściu, na wypadek, gdybym musiał się wykopywać z mojego schronienia. Okej. Jestem w jamie śnieżnej. Jest dosyć przytulnie. Mam wystarczająco miejsca, wystarczająco tyle miejsca, żeby wykonywać jakieś ruchy, obrócić się z boku na bok. Nie ma problemu z tym. Cisza i spokój. Mniej więcej pół godziny leżę już w jamie śnieżnej. Świeczka się pali. To pozwoliło, żeby wnętrze ogrzało się do temperatury około 0 stopni. No, jest tu całkiem komfortowo. W porównaniu do tego, jak jest na zewnątrz, różnica jest kolosalna. W temperaturze odczuwalnej to będzie przynajmniej 10 stopni różnicy. Zaletą tego schronienia na pewno jest też to, że całkiem dobrze działa na morale. Znaczy, nie jest tu ciemno, nie jest tu nieprzyjemnie. Nawet mała latarka pozwala oświetlić całe wnętrze, bo kolor biały pięknie odbija światło. Świeczka też bardzo ładnie buduje nastrój. Więc jakby trzeba było przeczekać jakąś zawieję śnieżną, zamieć śnieżną, czy jakby trzeba było przetrwać w takich warunkach, w takim schronieniu, to chyba nie jest to najgorszy wybór. No, kolejne schronienie awaryjne mam odhaczone na swojej liście. Pierwszy raz budowałem tego typu schronienie. Na pewno popełniłem kilka błędów. Zachęcam Was do treningów, szczególnie jeśli uprawiacie turystykę górską. Ciekawe doświadczenie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.